Co? Ja oczywiście przyszedłem do lasu po te butelczyny, które mi się udało tu ostatnio odłożyć. Pogoda się świetna zrobiła. Świetna pogoda, tak widzicie. Także las jest piękny. Pozdrawiamy Wiolę, Lazy School. Ale oprócz świetnej pogody, widzę, że będzie mega atmosfera. Patrzcie, kto do mnie przyjechał tutaj mi pomóc. Jest Dariusz, jest Marcin, Tam na Dnie, super. Są rękawice z kanału Tam na Dnie. Patrzcie, już ponad rok czasu właśnie te rękawice otrzymałem od Marcina. I działają, także wpadajcie do Marcina. Co, przygotowałem sobie dzisiaj, przygotowaliśmy, tak, mamy dwa woreczki. Myślę, że jedno sobie zrobimy na szkło, drugie na tworzywo i taki szybki challenge. Czyli to szkło już znika i zabieramy się za sprzątanie tego pięknego miejsca. Dobra, jeszcze szkliwo od razu sobie tu. To naprawdę? No, jedno będziemy plastikować. Powoli. Trzaskamy się w lesie. Kareczki znikają. Mam wrażenie, że to wszystko się umyło, bo tam padało parę dni. Tam to już nawet nie powinno być chyba. Bo to nie szkło. To do frakcji mokry. No ale niech będzie. To później trzeba. Pokraść ręce. Folia znika z lasu. Ale tu chyba też, wiesz, dziki działają. Nie rozkopują te miejsca, nie? Pełno woreczków foliowych. Tak, przez na te folie, na pewno na segregację jeździ. No i tak, Dariusz tutaj przytrzymuje worek. I co? Kolejny worek do wora wpada. Marcin, coś tam znalazł już. Flamingówkę już znalazłeś. Flamingówkę znalazłeś. Cały czas w cenie. O, tam trąbią. Może Artur idzie z Kaniowa. Patrzcie, trufle znalazłem. Może taki ziemniak. Skamieniał? No i ładnie. Pakujemy tutaj folię do folii. Momentalnie się nazbierają. Tam myślę, że jest jakieś szkło, także dobijemy szkłem. Jakby tak grył, to podejrzewam teraz tam, ale to będzie. No to są. No bo to są worki na śmieci, wiesz, wyrzucone i z czymś tam było, nie? A dziki też tutaj burszują, bo to są miejsca. No i fajnie. Patrz, już prawie cały wór. To będzie moment z tą akcją. No i trafił się złom. No w tym lesie ze złomu, no to właśnie jakieś garnki i wiadra stare. Do folii pakować. No ale nie, złom to już weźmiemy do złomu. Ale tak. Nie to. Złomiarze, magnesiarze. Super, patrzcie, jest taka zapłata. I butelkę opróżniamy. Woda w lesie zostaje. No to jeszcze folika. I do wora. No i co? I do wora. Taka wspólna akcja. Fajnie. No i tak, patrzcie. Kabelki. Puszka z farby. Folia. Także takie rzeczy wychodzą z lasu. Skarby na razie tu mamy. I tak, kolejny zestaw. Butelka, słoik i butelka z tworzywa. Dokładają mi, no tutaj, nie, do tych worów. No najcięższe to będzie szkło, nie? No dobra. Jest fajnie. No i tak, patrzcie. Dzięki pomocy tych dwóch przyjaciół mamy cały worek tworzywa, pół worka szkła, no ale to naprawdę szkło jest ciężkie. I to jeszcze do różowego worka sobie wrzucimy, co? Skarby nasze, co? Złom trafi do złomu, nie ma to tamto, nie? Jakieś będzie miedziuszka, troszeczkę elektroniki. Dziwny temat, nie? Że z lasu takie rzeczy padają.
No ale fuch, no takie podsumowanie. Szybki wypad, patrzcie, elegancko. Także dzięki chłopaki i mojej Kali. Standardowo, jak się podobało, zapraszam do łapkowania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy i oczywiście do oglądania reklam. No i do subskrypcji kanału Tam na Dnie, klikając tutaj tego Tam na Dnie. I do subskrypcji kanału Flaming Recykling, klikając tutaj tego Flaminga. No i nic, no hejka, siemka, pozdrawiam mnie serdecznie i do zaś. Hej.